witam po krótkiej przerwie świątecznej. Wracamy do naszych form wideo. Niebawem też spodziewajcie się nowego odcinka podcastu oraz oczywiście wydań newslettera. Przeczytałem dzisiaj takiego newsa, że jest pewnego rodzaju chęć polityczna do połączenia, uwaga, Rumunii z Mołdawią. Nie jest to może jakieś wielkie zaskoczenie, te państwa tak naprawdę też pewne unie już łączyły. Niemniej wynika to między innymi też z zagrożeń oczywiście ze strony rosyjskiej wobec Mołdawii, część mieszkańców się obawia. Różne jest tego poparcie, tak, po stronie oczywiście i mołdawskiej, i rumuńskiej, ale powiem szczerze, ja bym się nawet nie skupiał na tym, jak duże jest to poparcie, jak wielu jest przeciwników. Wiadomo też tak naprawdę, którą stronę, nazwijmy to, sporu politycznego, kto reprezentuje, bo jest to bardzo mocno oczywiste, by nie powiedzieć, że wynika też z pewnej oczywistej polaryzacji, a właściwie i pewnego blokowego zderzenia, tak? No bo przecież tak naprawdę mówimy o pewnych dwóch stronach, o pewnych barykadach. Ważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie możemy zapominać, że Rumunia jest zarówno i w Unii Europejskiej, jak również jest naszym sojusznikiem w NATO. I teraz, z jednej strony te ugrupowania polityczne, te środowiska, które mówią o potrzebie połączenia, same zaznaczają, że może się okazać, że Unia Europejska w pewien sposób nie będzie skłonna do tego. No i zaznaczyli sami, że w takim razie być może rozwiążą to w inny sposób, właśnie w formie pewnej Unii. Ale w tym wszystkim tak naprawdę, zarówno w komentarzach i doniesieniach medialnych, brakuje tego elementu, że przecież Rumunia jest też w NATO. I teraz pytanie ważne, jakim nowym tworem to miało być te właśnie nowe państwo, bo mówi się o nowym państwie w Europie, czy może pewnej federacji. No jest to oczywiście ważne, no bo przecież każda ze stron przystępująca do Traktatu Północnoatlantyckiego no ma swoje prawa, ale ma też swoje zobowiązania. Tym samym no wraca temat, też gdzieś pominięty w tych doniesieniach, Naddniestrze. Naddniestrze, rejon, nie chcę powiedzieć, że zbuntowany, ale tak naprawdę no wybitnie prorosyjski, zresztą z niedużym, co prawda, ale jednak kontyngentem wojsk rosyjskich. Dość miejsce specyficzne, bo wciśnięte, wąskie, długie, wciśnięte pomiędzy właśnie Mołdawię a Ukrainę, miało najpewniej odegrać dość ważną rolę tak naprawdę w ataku na Ukrainę. No, nie odegrało i miejmy nadzieję, że nie odegra. No, ale teraz weźcie sobie pod uwagę, że właśnie chociażby w związku z tym, że Rumunia, Mołdawia, a właściwie ten połączony twór, no właśnie, będzie w NATO, nie będzie, no to w takim razie co z tymi zobowiązaniami i tak naprawdę z formą zamrożonego konfliktu, tak? Bo jest to dość ważne. Ale to jest tak naprawdę wstęp właściwie, tak naprawdę do zadania, jak mawiał klasyk, do zadania sobie bardzo ważnego pytania. A co, jeśli tak naprawdę ten pomysł nie narodził się w kręgach proeuropejskich, ale być może właśnie w Rosji? I ten pomysł podsunięto po to, aby była to forma pewnego, może nie kukułczego jaja, ale problemu, który być może mógłby za jakiś czas eksplodować. Nie chcę w żaden sposób rozstrzygać, zostawię to Wam do rozmyślenia. Bardzo się ucieszę, jeżeli zamieścicie jakieś komentarze, co Wy o tym wszystkim myślicie. Będziemy mieli możliwość podyskutowania zarówno tutaj na stronie internetowej, jak i w serwisie YouTube. Przy okazji, na sam koniec, zanim się pożegnam, zapraszam do uruchomionego nowego projektu, podobnego trochę do Na Celowniku, ale zajmującego się nauką i jej popularyzacją. Więc zapraszam pod adres www.nauka.news
i tam znajdziecie podobny serwis, będziecie się mogli zapisać i otrzymywać maile, powiadomienia. Zostańmy w kontakcie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do poczytania.